Siemano wszystkim, z tej strony Glad z kanału Trick Row TV, a to jest kolejny odcinek Penumbry Requiem. Taki jest, w poprzednim odcinku byliśmy w kanałach, a teraz znajdujemy się w etapie, który nazywa się Naziemna Baza. Także zaczynajmy, zapraszam bardzo serdecznie i zobaczymy, co tutaj twórcy nam dali do zrobienia. Pójdę sobie tym korytarzem. O, coś tu jest. Door. Okej. Chyba włączyłem drzwi. Włączyłem drzwi. Które drzwi? Tutaj się otworzyły, dobra. Ale sprawdźmy sobie jeszcze te pomieszczenia po bokach. Okej, da się je otworzyć. To dobry znak. Co to jest? Ta rurka jakoś mi tutaj... O. Fak, zajebiście. Pierwszy kluczyk. Okej, dobrze. Ta rurka chyba nam do czegoś posłuży, bo tak jakoś tak się bardziej świeci. Albo ja mam paranoję po prostu. Dobra. Pójdźmy tutaj. Tutaj. Okej. Co my tutaj mamy? Jakąś dziwną maszynę. Maszyna nie ma mocy. Tu mam bezpiecznik. Dobra, czyli tutaj nic nie zrobimy. Okej. Możemy wejść na górę. Świetnie. Nie da rady tego otworzyć w ten sposób. Dobra. Co my tu mamy? Pomieszczonko. Nie ma prądu. O, środki przeciwbólowe. Tradycyjnie. Dobra. Nic tu nie ma. No tak, nie ma prądu, a ja chcę włączyć komputer. Świetnie, zajebiście. Sprawdźmy sobie te szafeczki. Dobra, jeszcze trzy. Naprawdę nic tu nie ma? Ech, bez sensu. O. Miastko na baterie, świetnie. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Zaryglowane. No dobra, sprawdźmy górę w takim razie. Może będzie helikopter i się stąd wyniesiemy. Ale to by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No, oczywiście nie ma helikoptera. Czy ja tutaj mogę zejść? Czy się zabiję? O, mogę. Wow, zajebiście. Świetnie. Dziwi mnie tylko, że mróz nam nie odbiera życia. Może mamy lepszą kurteczkę w tej części. To jest jakaś wielka antena. A latarkę sobie włączę. Przyda się na coś w końcu. A co to kurwa jest? No nie gadajcie w takim miejscu. Dali artefakt. Fajnie. Ty to masz szczęście, Glad. O, tu jest nisko dość ogrodzenia. Czy ja mogę przez to przejść? Mogę. Aha. Cofnęło nas, tak? Hehehe. Dobra, czyli tam raczej już nic nie znajdziemy. Okej. Tutaj musimy podziałać. Jakoś trzeba się przedostać przez te drzwiczki. Tu mamy półeczki. Jakby... A ułożę sobie schodki. Może jak wskoczę na te...
Regały. Coś nam to da. A, za nisko jeszcze. O, tak. Nie, sepionowo. Boże, dlaczego tym nie można kontrolować? Jak sobie położyć? O nie, no nie tak. O, tak chcę. Nie! Nie tak. Kurwa. No dobra, jak będzie. Drugi sobie ułożę pionowo. O. Chodź tu. Okej. A, fuck. Dobra, położę tak. Może to wystarczy. Okej. Hopsa. Hopsa, zajebiście. Hopsa. Okej, hopsa. I hopsa. Okej, udało się. Jakiś cudem się udało. O, mamy chyba kolejny bezpiecznik. Czyżby tamten był zepsuty? Pewnie tak. O, książka. I środki przeciwbólowe, oczywiście. Okej, chyba uruchomiłem prąd. Dobra. Tą bateryjkę chyba też sobie wezmę, tak. Teraz już to nie jest pod napięciem, a tą bateryjkę weźmiemy tutaj, bo tam było miejsce. Świetnie, wszystko po kolei idzie jakoś. Idzie. Dobra. Zarąbiście. Wiesz. No i co, zacięła się płyta? Aha. Dobra, nie wiem, co to miało być. Talerz anteny. Wykonaj. Nie. Wyślij wiadomość, kalibracja sygnału. Wykonaj. Nie udało się nawiązać połączenia z talerzem anteny satelitarnej. Okej, dobra, no to wróćmy się do anteny w takim razie. Dobra, włączyłem prąd, więc to powinno działać jakoś. Zacięło się, ta maszyna nie ma mocy. Nic się nie dzieje, zapłon nie jest włączony. O Boże, co ja mam tutaj zrobić? Co to jest? Niech to szlak nie uruchomi systemu, jeśli nie będzie się stykać. Aha, dobra. Okej. No i co? Z tym. A może ta rurka do czegoś nam posłuży tutaj? Właśnie. Ona mi tak nie pasowała. Już tak dziwnie wygląda. Chodź tu, rurko. Chodź tu, chodź tu. No tak też myślałem. Okej, włączyłem coś. Dobra. No oczywiście. Bezpiecznik nie wytrzymał. Więc wracamy się tutaj, bo tu był jeden. Dosyć przyjemnie idzie. O, tutaj był bezpiecznik. Świetnie. Chodź tutaj, bezpieczniku. Chodź. A się nalata ten Filip. Dobra.
Tutaj, tak jest. I teraz. Zacięła się ta maszyna. Aha, dobra. Muszę tu włączyć. Świetnie. Dobra. Teraz powinno wszystko działać. Wróćmy się do komputera. Okej. Talerz anteny satelitarnej. Kalibracja sygnału. Wykonaj. Świetnie. No i zarąbiście, a teraz wyślij wiadomość. Łaskawie. Dobra, i co się stało? Helikopter? Czyżby po nas przylecieli? Nie wierzę. No, chyba sobie jaja robicie. Dali mi skrzynkę z kluczem. Co ja mam z nią zrobić teraz? Możemy ją jakoś rozpieprzyć. Czym ja ją mogę rozpieprzyć? No, wrzucę ją do maszyny, może ulegnie zniszczeniu. No, tylko żeby się jeszcze zmieściła w drzwiach, to by było fajnie. Skrzyneczko moja, proszę cię. Zmieść się, o, fajnie. Da radę? Świetnie. To co, mam drugi klucz. Fajnie, fajnie, fajnie. Te drzwi się nie otworzyły. Którędy ja mam wyjść? Teraz mi powiedzcie, drodzy kochani, widzowie. Nie da rady tego w ten sposób otworzyć. No i co ja mam kurwa zrobić? Tak to nic nie zdziałam. Nie przesuwają się. Cholera jasna, co ja mam teraz zrobić? Może mam ukryć się w skrzynce i czekasz aż po mnie przylecą? Chyba nie. Dobra. Pójście do anteny nie ma sensu, to tutaj musi być. Mi się wydaje, że to jest wyjście. No jak nie da rady tego otworzyć w ten sposób? Teraz da radę? Fajnie, fajnie. No i którędy teraz mam kurwa wyjść? O, tutaj nic nie ma. O Boże, Boże, Bożenko. A może komputerem coś otworzę? Teraz, no nie. O właśnie, wykonaj. Jeszcze raz mogę wysłać wiadomość? Aha. Jeszcze raz wiadomość.
Z komputera już nie skorzystam raczej. No dobra. Nie da rady otworzyć tego w ten sposób. Utknął w miejscu. No musi być jakiś sposób, żeby to otworzyć. To na pewno jest wyjście. Rozpierdzielę to tym. Chodź tu. Kurde, Mac przecież prawym się rzuca. Glad, to ty odpierdzielasz. Nie? Jak to odetnę? Też nie. O, coś się ruszyło. Kurwa mać, no. Nie mam pojęcia, jak to otworzyć. Utknąłem w miejscu. Nie ma tu jakiegoś łomu czy coś w tym rodzaju. Spierdzielaj skrzyneczką. Dobra, tu bez sensu iść tutaj. Mogę już wziąć tą rurkę, czy nie bardzo? Nie. Nie, może beczką pierdzielę. Próbujemy, próbujemy. Chcę się stąd wydostać w końcu, nie? Nie da rady tego otworzyć w ten sposób. A jak się da? A może. Czekajcie chwilkę. Jak zagry. O, właśnie tutaj. Zaregluję. O. Teraz nacisnę drugi guziczek. Pyk. Ha, oszukałem cię. No, o to chodzi. To się otwiera wtedy. Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Spokojnie. Okej. Dobra, już rozkminiłem. Trochę mi to zajęło, ale rozkminiłem. Idziemy szybciutko. Może coś znaleźć innego. Co by tutaj znaleźć? Może ta skrzyneczkę? Nie, to nie niosę. Dobra, tutaj spróbujemy tym zaryglować. To raczej głupi pomysł, ale zobaczymy. Jeszcze tutaj spróbujemy. No, postaw się pionowo do cholery. Ja to uwielbiam po prostu. Postawisz się czy nie? Cholerstwo. Kurwa. Można tym manipulować w ogóle? O. No tak to na pewno. Chociaż. Jeszcze tutaj zaregluję. No trzymaj się, trzymaj się. O nie, rób mi tego. Dobra, to powinno wystarczyć, nie wiem. Jak nie, to wezmę jakąś skrzynię albo nie wiem, co zrobię. Też musieli sobie wymyśleć coś takiego. O, świetnie. Przez to już powinienem przejść. Aha, zajebiście. Fuck you.
Teraz co się może zamykać. Dobra, schodzimy na dół. Okej, mam kolejny teleport, świetnie, zajebiście. Szczeniaczka dostaje się nie tylko na święta, także na te chwile, kiedy właśnie wytarzał się w własnych odchodach. Świetny cytat. Naprawdę. Wczytuj się, proszę cię, gro. Dziękuję. Okej, jesteśmy w kolejnym etapie. Szczerze mówiąc, myślałem, że tamten będzie ostatni, ale wychodzi na to, że nie. Aha. Okej, dobra. Nie będę cię dotykał. Piąteczka. Dobra, moi mili, to było na tyle w tym odcinku Penumbry. Przeszliśmy kolejny etap gry. Już tam widzę klucz do zebrania. I w kolejnym odcinku będziemy sobie tutaj działać. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I jak zwykle zostawiajcie łapki. Komentujcie w miarę możliwości i tak dalej. Także trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.